Pani Joanna postanowiła systematycznie oszczędzać i co miesiąc na swoje subkonto odkładać pewną sumę pieniędzy. Pierwszego dnia 2020 roku wpłaciła 300 zł. Pierwszego dnia każdego kolejnego miesiąca wpłacała o 25 zł więcej niż w miesiącu poprzednim. Oblicz kwotę, jaką pani Joanna wpłaciła na subkonto 1 czerwca 2022 roku. Zapisz obliczenia. I oblicz, o ile większą kwotę, co się zaraz będziemy zajmować. Dobra. Lecimy tutaj, to pierwsze. Ale najpierw, co mamy? Wiemy z zadania, że 3.5.1 robimy. Tak, 1 czerwca 2020 roku ona wpłaciła 300 zł. I to moje 300 zł to jest coś, od czego startujemy, tak? W kolejnym miesiącu wpłaciła 25 zł więcej. Czyli tak to wygląda. No i teraz musimy wiedzieć, oblicz, jaką kwotę pani Joanna wpłaciła na subkonto 1 czerwca, ale 2022 roku. I tak, jak ona co miesiąc wpłacała, to musimy policzyć, ile tych miesięcy minęło od tego do tego. Więc cały rok 21, 22 to jest 12 miesięcy i tu jest 12 miesięcy, tak? Widzisz to? Mam nadzieję, że tak. Bo tak, pierwsza wpłata była w czerwcu 2020 roku, druga w lipcu 2020 roku. Więc nasza 12 wpłata jakby. Bo tutaj to tak. W 2020 roku, drugim roku, ona wpłaciła. Czekajcie, bo to rozpiszę inaczej. Bo to są połówki. Czyli tak. W czerwcu 1.06.2020 była pierwsza wpłata, no nie? Odtąd do 1 maja 2021 roku wpłaciła 12 razy, tak? Do kolejnego maja, w sumie do kolejnego, tak, było tych wpłat 13. Czyli razem, moment, musiała wpłacić 25 razy pieniądze. To jest najważniejszy moment, żeby ustalić właśnie, ile ona wpłacała. Jak masz? Zawsze możesz sobie napisać, że czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień i to jest rok 2020. W 21 był styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień i w 2020, że mamy już ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 4, 6, 8, 10, 12. I w 2020 mamy co? Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. Maj. I musimy policzyć, ile ona wpłaciła tu. Czyli tak. 2, 4, 5. I tu mamy to, czyli 6 czerwiec. Czyli 7 plus 6 plus 12. Tyle miesięcy minęło. Czyli minęło 25 miesięcy.
I mamy to, czyli muszę policzyć moje A25. To się równa A1 plus 25 minus 1 razy R, czyli A1 plus 24R to się równa A1, czyli 300 plus 24 razy 25 to się równa 300 plus 600, czyli otrzymujemy 900 złotych. No i teraz już będzie szybciej, kolejne zadanie. O ile większą kwotę niż w miesiącu poprzednim pani Joanna powinna odkładać, aby 1 czerwca 2025 roku na subkoncie była kwota taka. Czyli to jest moja suma już, ma być tyle wynosić. Pięknie powiedziałam. Tak, dlatego jest ten wzór. Co ja znam? Znam A1, znam R. R właśnie muszę policzyć, bo to R to jest ta moja, o ile większą kwotę mam wpłacać, tak? Czyli R muszę policzyć, a ile wynosi moje N? No i znów. Tak? Tym razem co mam? Wiem, że w 2020 roku robię takich 7 wpłat. 21, 22, 23, 24 i 25. I w 25 będzie tych wpłat 6. Tu będzie 12, 12, 12, 12. Czyli tak mam. Moje N to się równa 7 plus 12 plus 12 plus 12 plus 12 plus 6. Czyli 48 plus 13 to się równa 61. Ok, mam nadzieję, że to widzisz. Celowo też tutaj tak nie gnam jak świr. Czyli moje. Czyli podkładam już tutaj pod ten wzór. 76 860 to się równa 2 razy A1. Moje A1 bez zmiany wynosi 300 zł. Plus n minus 1, czyli 61 minus 1 razy r. A r muszę wyliczyć. Dzielimy na 2 i mnożymy razy 61. No i teraz trzeba to troszkę sobie poprzekształcać. Zobaczmy tylko, czy tutaj to nam 7, 6, 8, 6, 0 dzieli się nam na 61. Tak, dzieli. Czyli dzielimy obustronnie przez 61, żeby tej liczby się tu pozbyć. I otrzymujemy 1260 równa się 600 na 2 plus 60 razy R. Tutaj mnożymy teraz razy 2, żeby tej dwójki się pozbyć. I mamy 2520 równa się 600 plus 60R, to przerzucamy tu, gdzie jest 2520 minus 600 równa się 60R, czyli mamy, że 60R to się równa 1920, dzielimy na 60 i otrzymujemy, że R wynosi 32, czyli że co miesiąc ona musi wpłacać 32 zł więcej. To wszystko w tym zadaniu. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Jak zwykle, jak masz jakiekolwiek pytania, to daj znać, dobra? Dzięki i do usłyszenia. I teraz zaskoczą jakieś tam pomocy. I jeśli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, no to proszę, zasubskrybuj, bo to zawsze też i mi pomaga.